dawniej to się nie jadło się fast foodów, nie było czegoś takiego. Nie piło się gazowanych napojów, nie było cheeseburgerów ani skrzydełek z kurczaka i co? I ludzie chorowali na odrę. No a teraz każdy sobie praktycznie zje czasami tego cheeseburgera, każdy się tam napije Coca-Coli albo czegoś i nie ma odry. Widziałeś kogoś chorego na odrę? Więc sorry, ale szczepienia, jakieś antybiotyki, lol. Dowód anegdotyczny. Kojarzycie te dyskusje, w trakcie których kuriozalne tezy są bronione poprzez przytoczenie szeregu anegdot, które mają je potwierdzić? Homeopatia działa, bo jak Krysię bolało gardło, to wzięła sobie homeopatyczne leki i przestało ją boleć. Bo jak Stefan nie zapina pasów od 60 lat i przeżył 30 wypadków samochodowych, więc come on, ale po co zapinać pasy? Natomiast Malwina i Krzyś polecieli do Madrytu i złapał ich deszcz, więc sorry, ale Półwysep Iberyjski tam ciągle pada. Chodźcie. Dzisiaj wytykamy innym błędy. Nasze mózgi mają tendencję do tego, żeby wydarzeniom, które następują po sobie w czasie, przypisywać związki przyczynowo-skutkowe. Od kiedy zaczęłam jeść tylko organiczny jogurt malinowy, moja twarz jest totalnie promienna. Bolało mnie gardło i obłożyłam je sobie kapustą. Praktycznie od razu przestało mnie boleć, więc... Chociaż intuicyjnie w takim myśleniu nie ma niczego złego, to jeśli stosowalibyśmy je konsekwentnie, to doszlibyśmy do absurdalnych wniosków. Kogut pieje przed wschodem słońca, więc przyczyną wschodzenia słońca jest pianie koguta. Wczoraj odebrałam rower z naprawy, a dzisiaj pękła mi w nim dętka. Więc przyczyną pękniętej dętki jest fakt, że mam naprawione przerzutki. Samo następstwo dwóch wydarzeń w czasie nie oznacza jeszcze związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nimi. Taki związek może, ale wcale nie musi istnieć. Wiesz, mam taką koleżankę, która ma naprawdę jakieś takie ciężkie genetyczną chorobę. No wiesz, była w szpitalach, błąkała się po lekarzach, dostawała jakieś leki, łykała to i nic jej nie pomogło. Aż w końcu zaczęła pić herbatę z dziurawca i się poczuła 100 razy lepiej, od razu. Sorry, ale takie historie mnie przekonują o wiele bardziej niż jakieś tam suche dane, statystyki, tabelki i rzędy liczb. Jesteśmy gatunkiem opowiadaczy historii i to właśnie w taki sposób przez większość istnienia Homo sapiens przekazywaliśmy sobie wiedzę. Siłą rzeczy taki sposób jej nabywania jest nam bliższy niż posługiwanie się metodą naukową i całym tym skomplikowanym aparatem do analizy rzeczywistości, który nauka wymyśliła po to, żeby dać badaczom jakieś narzędzie do zachowania dyscypliny umysłowej. Metoda naukowa jest nieintuicyjna, nieprzystępna, skomplikowana i jasne, czasami zawodzi, ale póki co nie mamy żadnej lepszej metody do tego, żeby z całego oceanu danych wyłuskać jakąś obiektywną prawdę o świecie. Statystyka ma natomiast do siebie to, że jest tym bardziej wiarygodna, im bardziej reprezentatywna i liczna jest nasza próba badana. Pojedyncze przypadki tworzą świetne anegdoty i na maksa ciekawe historie, ale są niewystarczające do tego, żeby wysnuwać jakiekolwiek wnioski, a już na pewno te daleko idące i ogólne. Wiesz, byłam ogólnie smutna, bolała mnie cały czas głowa, byłam zmęczona, miałam nadwagę, włosy mi wypadały garściami. Koleżanka mi powiedziała, żebym zaczęła pić koktajl z bananów. Wieczorem zrobiłam sobie ten koktajl, obudziłam się jak nowonarodzona. Wyspana, nic mnie nie bolało, miałam siły do życia, byłam jakaś taka szczuplejsza i miałam 7 nowych followersów na Instagramie. Naprawdę, te banany zmieniły moje życie. Efekt placebo. Dobry sen. Poprawa nastroju wynikająca z zadbania o siebie. Boty na Instagramie. Odpowiednia faza księżyca. Poranne, wyszczuplające światło. Banany. Co tak naprawdę miało wpływ na poprawę samopoczucia? Nie wiadomo. Anegdota nie jest kontrolowanym badaniem i w związku z tym nie da się wskazać jednej zmiennej, która na pewno miała wpływ na ostateczny rezultat. Nie da się. Wyobraźmy sobie grupę ludzi. Wszyscy z nich są chorzy na straszną chorobę X. Trafiają nas na chora, który oferuje im tabletki z brokatem jednorożca. 99% pacjentów po ich zastosowaniu umiera, natomiast jedna osoba, która została wyleczona, staje się zwolennikiem znachora. Popiera jego metody, pisze o nich w internecie i zakłada sklep, w którym sprzedaje brokatowe specyfiki, opowiadając wszędzie, jak to wyciąg z jednorożca uratował mu życie. Co robią w tym czasie pozostali pacjenci, którzy po zażyciu preparatu z jednorożca umarli? Czy opowiadają w internecie o swojej tragicznej przygodzie z wyciągiem z jednorożca? Nie, bo nie żyją. Czy potencjalni klienci brokatowego sklepu mają więc obraz wiernie odwzorowujący rzeczywistość? Pamiętacie tę herbatkę z dziurawca sprzed paru chwil? Czy ta anegdota mówi jednocześnie o liczbie osób, którym picie takiej herbatki zupełnie nie pomogło?
Jeśli w przypadku anegdot możemy w ogóle mówić o jakimkolwiek zbieraniu danych, to jakość tych danych jest wątpliwa, a to dlatego, że nasza pamięć jest raczej kiepska. Niedokładna, wybiórcza i dopasowująca fakty do z góry założonych tez, a także przeinaczająca je w taki sposób, aby opowiadana przez nas historia była bardziej spójna. Parametry, o których mówi się w anegdotach, często pozostają także niemierzalne, bo odnoszą się do tak płynnych rzeczy jak samopoczucie czy jakaś subiektywnie odczuwana poprawa zdrowia. Trudno jest o takich rzeczach debatować, bo właściwie nie ma jakiejś obiektywnej miary, do której można by było je przyrównać. Często też w anegdotach wysuwamy tezy, które mają charakter trochę dogmatów i pozostają nieweryfikowalne. A to właśnie testowanie hipotez jest podstawą metody naukowej. Anegdoty są super i mogą mieć nieocenioną wartość, na przykład wtedy, kiedy stają się punktem wyjścia do przeprowadzenia porządnych, dobrze zaprojektowanych, wiarygodnych badań. Nie mogą jednak służyć jako dowody na cokolwiek w dyskusji, bo są pełne błędów logicznych i poznawczych. Bo nasze mózgi cały czas takie błędy popełniają. Sorry. Okej, na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dzięki za uwagę i dzięki, że byliście ze mną. Jak zawsze zachęcam Was do podglądania mnie na Instagramie, na Facebooku albo do zajrzenia na bloga. A jeśli macie ochotę stawać się coraz lepiej zorientowanymi w świecie nauki, to subskrybujcie ten kanał. Buzi!